Kominiarz, Czarny Kot, Szczęśliwa Siódemka, Zbite Lustro i 7 lat nieszczęścia. Te i wiele więcej zabobonów będzie można zobaczyć już w czwartek w Muzeum Narodowym w Galerii Sztuki Współczesnej. Po raz kolejny zapraszamy szczecińską publiczność na wystawę związaną z artystą z Akademii Sztuki. Kamil Kuskowski, szef Katedry Multimediów. Chcemy tę wystawę pokazać ze szczególnych względów, ponieważ jest to rzecz wyjątkowo i zabawna, i poetycka zarazem. W zabobonność wierzy ponad połowa Polaków, dlatego też autor zdecydował się na tego typu wystawę. Wystawa dotyczy tematyki przesądów i zabobonności wśród ludzi żyjących na całym świecie, a szczególnie w Polsce. No i te przesądy są wyselekcjonowane z grupy przesądów najbardziej takich znanych, więc jest praca o kominiarzu, jest Czarny Kot, jest drabina, jest rozsypana sól, lustro itd., itd. Generalnie chodzi o to, że wystawa jakby kumuluje w sobie artefakty, które przynoszą szczęście, które przynoszą pecha. Na wystawie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego warto przyjść i przekonać się, jak to jest z zabobonami. Zapraszamy więc 19 kwietnia o godzinie 17:30 do naszego gmachu, do Muzeum Narodowego na sztukę Kamila Kuskowskiego.